kompletny repertuar białymi. Skoczek F3, G3, goniec G2, C4 daje wykład, którego nie dawałem. Kompletny repertuar białymi. Ja myślę, że to jest przynajmniej na poziomie mistrza. Myślę, że na mistrza wystarczy. I to jest trzeci wykład. Trzeci wykład. Panie Andrzeju, no pan się uczy. No hiszpański 29 wariantów. Trzeba znać z białymi z hiszpański. 29 wariantów. Zaopatrzyłem się, panie Piotrze. Dzisiaj miałem 10, a dzisiaj znowu poszedłem, jeszcze kupiłem chyba ze 6, bo opróżniłem. Dyrektor techniczny, tak jak mówię, wyjechał poza Warszawę. Zawiózł drinki i będzie tam startował w konkursie drinków. Tudzież robił różne takie zawijance ze szpinakiem, z czymś tam jeszcze. Podwójną fermentację. Nie wiem, co to znaczy. Była, panie Andrzeju, hiszpańska. Ja nic na to nie poradzę. Hiszpańska była. Zobaczymy tu. Tylko sprawdzę, czy idę na liczesie. Idę. Idę na liczesie. To zasuwamy. Zasuwamy. Kto chce, niech się dołączy. Uwaga. Ja chcę powiedzieć, że to jest trzeci wykład kompletnego repertuaru białymi. Oparty jest na przemyśleniach moich, Silmana, Larsena i Hansena, Wojtkiewicza, tudzież na partiach Waganiana, Andersona, Ulfa, Portisza, Ryblego, Krogiusa, Korcznoja, Aroniana. Kompletny repertuar białymi. Spójny, dopięty i będę go poszerzał. Arcymistrzowski repertuar debiutowy. Panie Andrzeju, jak się gra E4, trzeba grać sycylijską, główne warianty. Dobra, jedziemy. D4. Mamy tuzin osób. Skoczek F6, C4, E6. Oczywiście można zaczynać od tej strony. G3, D5, goniec G2, C6. Przypominam, że ja osobiście grywam szybkie hetman C2. Przy hetman C2 odbijemy na C4 hetmanem i nie jest to groźne. Można zadawać pytania. Skoczek F3 też jest dobre, ponieważ nie ma bicia na C4, bo na bicie na C4 zawsze mamy skoczek E5 i nie można zagrać B5, bo koniś daje tutaj taki gable robi, co jest dobre. Ja tu sobie włączę jeszcze wzmocnienie, cokolwiek to znaczy, proszę się nie przejmować. I jedziemy dalej, wykład mam zapisany. Mój tajny wykład, ponieważ stary już jestem, stary człowiek, jeszcze mogę, więc dzielę się wiedzą. Też grywam zazwyczaj przyspieszonego smoka. Panie Andrzeju, przyspieszony smok jest dobry, nie może być samodzielnym debiutem. Pan Kruczy jest jak siostry Polgar. To pewnie powie, na którym streamie szukać. Ja chcę powiedzieć, że siostry Polgarek miały kartotekę 210 tysięcy partii, wiedziały, gdzie sięgnąć ręką, po które debiuty. Dzień dobry, panie Pawle. Pan Piotr, jeśli dobrze rozumiem, to pod tymi filmami cały czas można zadawać pytania i pan Piotr w odpowiedzi na pytania, tylko takie pytanie, oczywiście, że tak. Odpowiadam na pytania konkretne, tylko ktoś mnie pyta, dlaczego Smysłow nie zbił wieży na F7? To proszę odpowiadać między sobą, proszę Państwa, bo w momencie odpowiedzi ja nie mogę dać odpowiedzi, bo musiałbym wykonać analizę. To nie jest tak, że ja widzę i wiem. Dobra, skoczek F3. Wyjściowa pozycja. Jeżeli DC4, to pokazywałem. Skoczek BD7.
Roszada i dziś omawiamy wariant z goniec D6. Jeżeli DC4, DC4, to najpierw gramy A4. W ogóle warto pamiętać, że w tych strukturach w słowiańskim, w gambicie hetmańskim przyjętym, w katalońskim, kiedy czarne biją na C4, często gramy A4, żeby nie było ruchu B5, żeby nie kusić losu. Goniec D6. I teraz można grać różnie. Można grać skoczek C3, można grać hetman C2, można grać skoczek BD2, można grać B3. Może zacznę od skoczek C3. Skoczek C3 specjalnej przewagi nie daje. Potraktujemy tak oboczny wariant roszada. Skoczek D2. No trzeba zagrać skoczek D2, żeby dojść do E4. Jeżeli wieża E8, E4, DE4, bicie na C4 gorsze. I coś trzeba zrobić z gońcem. Jeżeli goniec E7, goniec F4, tu biały ma wyraźną przewagę. Przewaga polega na tym, że goniec nie może wyjść. B6 osłabia punkt C6. Słabe czarne pola, na przykład po skoczek F6, C5 wyłącza z gry gońca. Robi słabość na D4, silny punkt D5, ale tu grozi wejście na D6. I jest słabość tam punktu. Dobra. Gdzieśmy byli? Byliśmy tu. Goniec D6. Skoczek C3. Można grać hetman C2. Można grać hetman C2. Po roszadzie wieża D1. W ósmym ruchu gramy wieża D1. I cokolwiek gra czarny, nie będziemy tego w tej chwili mać, na przykład B6. B3. B3 gramy po to, żeby obronić piona C4, żeby postawić konia na C3, a nie po to, żeby postawić gońca na B2. I E4. Standardowy plan z przewagą musi być, bo grozi. Teraz można grać skoczek G5, skoczek G4. I teraz można postawić gońca na B2. Powstała typowa pozycja gry środkowej, którą ja nazywam piła E6, C6 przeciwko pionkowi D4. Nazywam to po Aronie Niemcowiczu, który opisał to w książce Mój system. Właśnie o tych kartotekach Schussportgar pisałem. One miały kartoteki na karteczkach. Pan Damian R. Witam, czy kojarzy pan szachistę Dawid Janowski? A z kim mam go, panie Damianie, kojarzyć? Kiedy zagrał partię przeciw Laskerowi, czy chciał pan kiedyś nagrać odcinek z tej partii? Panie Damianie, z pewnością będę nagrywał partię z meczu Lasker-Janowski. Grali chłopaki 2 mecze. Jak mawiał Lasker, Janowski taki szachista, który jak uzyska wygraną pozycję, tak się tym delektuje, że tę przewagę wypuści. Dzień dobry, wieczór, panie Berdzik. Jedziemy dalej. Zatrzymaliśmy się po goniec D6. Może ja nie będę wszystkiego analizował, no bo tu można grać jeszcze. B3 jest niezłe. Skoczek BD2 jest niezłe. Roszada. Hetman C2 i tak jak przed chwilą. Ja w pozycji po goniec D6 polecam skoczek FD2. Bronimy piona C4, chcemy dojść do E4. Jeżeli teraz B5, to można, są dwa warianty. Można grać C5, goniec C7. Te warianty sobie proszę przepisać. Problem pionka D4 jest, ale jest problem gońca C8. I to jest pozycja
na granicy wygrania. F5 osłabia pozycję. Grozi skoczek, bije B5. Jeżeli A6, hetman F3, są problemy z roszadą. Cofamy. Cofamy, 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 cofamy. Oprócz C5 jest ruch E4. E4. Jeśli BC4, E5. Zaofiarowaliśmy piona. Zrobiliśmy gable za 3 piony. Pozycja z dużą przewagą białych. Mamy figurę więcej. Czarnym trudno te piony uruchomić. Pion A7 słaby. O, Lasker Janowski. Dawno, ale pamiętam, że było. Dobra, cofamy się. Czarny może zagrać od razu E5. Oczywiście, kiedy biały zroszował, a czarny jest w domku, to nie jest to dobre. CD5, CD5, D5, skoczek E5 i kończymy rozwój. Powstała pozycja z izolowanym pionem, z opóźnionym rozwojem. I wzięliśmy piona. Panie Damianie, pan nie zawraca głowy. Pan zadaje pytania. Ja staram się robić dla widzów. Jeszcze raz mówię, mamy radosne szachy. Dobry wieczór, panie Pawle. Co tam na... Co w mordowni, panie Pawle? Dobra, wracamy do skoczek FD2. Czarny robi naturalną roszadę. Tak? Robi chłopak roszadę. Gramy skoczek C3. I teraz mamy kilka posunięć. Pierwsze posunięcie H6. Polecam E4, jeżeli E5. Zwracam uwagę, że biały ma lepszy rozwój. I to oceniamy na przewagę pół pionka. No jest podparty wolny pion. Nawet jest chyba pion więcej, jak policzymy. Mi wychodzi, że białe mają pionków 6, czarne mają tylko 5. Witam pana strzelca, nawet pana fajnego. Także panie Damianie, pan zadaje jak najwięcej pytań. Staram się odpowiadać z marszu. Tym bardziej, że te szachy są wyjątkowo radosne, bo mi wychodzi, że dzisiaj wypiłem, że tych już wypiłem do 2 litrów tego belgijskiego dochodzę. Dobra, skoczek C3. Można zagrać goniec C7. Na goniec C7 dobre jest E4. Jeżeli teraz H5, DE5, nie ma znaczenia, czy gra skoczek E4 z przewagą na granicy wygrania, a jeżeli CD5, spokojne, co to jest? B3, taki dziwaczny ruch. A! Moment. Że jeżeli goniec C7, E4, skoczek D4, H6, B3. Skoczek E4. F5 osłabienie, w szczególności osłabienie pola E6. D5. Idziemy wolnym pionem. Na wieżyczkę. I to jest olbrzymia przewaga białych, proszę mi uwierzyć. Pan Paweł. Dzisiaj już miałem świetny dzień w rozwiązywaniu zadań szachowych. Znajdowałem ruchy jak natchniony. I ile pan nabił rankingu, panie Pawle? Pan Króci, skoro już można zadawać pytania,
To podobnie zapytam, czy pan wie, dlaczego ukradł Janiszowi nazwę wariantów partii hiszpańskiej. Nikt mu nie ukradł. W naszej strefie klimatycznej, panie Krusie, jest wariant Janisza. Na zachodzie nazywają Ślimana. Ktoś mnie pytał, mówił, chyba mnie Szach Robert, nie, Radek Szach pytał, kto głośniej krzyczy, ten ma. Dobra, skoczek C3, może jeszcze goniec B4. Na goniec B4 też gramy E4, A3. Te warianty, proszę zapisać, są gotowe. Dobre warianty do gry. Z przewagą. Wracamy. Skoczek C3, wieża E8. To taki trochę bezpciowy ruch, bo są problemy z gońcem na C8. Proszę, jaki ruch robimy? Kto ma jakiś pomysł? Jaki ruch robimy? Brawo, panie Króci. No pewnie, że gramy. Uwaga, jeżeli zaczynamy partię ruchem D4, dążymy do E4. Aczkolwiek niezłe jest też hetman C2. Nie takie dobre. Dobra, zagraliśmy E4. Przeciwnik obije. Jak zagra E5, ED5, ja sypię warianty. Hetman D4 i mamy przewagę co najmniej pół pionka. Mamy przewagę co najmniej pół pionka. Gońce strzelają. Goniec białopolowy nie gra. Przeciążenie wzdłuż linii D. I figurę odbijamy. Dobra, E4. D4. Skoczek D bije 4. Oczywiście, że bijemy skoczkiem, odsłaniamy gońca. Co teraz? Teraz czarny ma ruchy. Skoczek bije 4 w ucho. Goniec F4. Mamy przewagę koło pionka. Czarny ma problemy, wejdziemy koniem na D6, weźmiemy parę gońców. Czarny ma problemy z zakończeniem rozwoju. No to może goniec C7. Wieża E1. F4. Skoczek E4. Goniec E3. I mamy prawie pionka przewagi. Został jeszcze jeden ruch. Goniec E7. No przecież musi gdzieś odejść. I na to wchodzimy gońcem na F4 albo bijemy konia na F6. Goniec F4. Zawsze lepiej kończyć rozwój. Witam pana konesera. Dawno pana nie widziałem. Skończyliśmy wariant. Czy ktoś ma jakieś pytania? Co robimy?